Siema, siema widzu, ja w Mikołaja wierzyłem bardzo długo. Można powiedzieć, że nawet prędzej w Mikołaja bym teraz uwierzył, niż w partię polityczną Wibrosów. Już wam dzisiaj powiem dlaczego, ale wiecie w co nie wierzę? Nie wierzę w to, że Zebranka to najlepszy ciuch na internetach, no bo nie trzeba w to wierzyć, bo tak po prostu jest, to jest dosłownie fakt. I faktem też jest to, że Cute Drop jest limitowanym dropem i dostajecie to w ładnym pudełeczku i samo pudełko już jest piękne, ja bym z chęcią kupił tylko dla samego pudełka. Ale jeszcze dostajecie naklejki lizaka, którego ja sam wam zapakuję. I co najlepsze, w tym pudełku jeszcze dostajecie zdjęcie, na którym widnieje coś, co tylko ludzie, którzy kupią albo właśnie koszulkę, albo bluzę, bo wtedy dostajecie boksa, zobaczą. I raczej nie, na 100% nikomu tego nie pokażę, oprócz wam. Więc wbijajcie na Zebranka, kupujcie bluzę lub koszulkę, dostaniecie boksa. Oczywiście case'y też są zarąbiste, bo jakościowo poprawiliśmy case'y o tak przynajmniej 10 razy. No naprawdę, te case'y są zarąbiste, bardzo wam polecam. No i generalnie możecie mi zaufać, że tego zakupu nie pożałujecie, bo serio jest warto. Warto też zostawić lajka, chyba że jesteś... Nie, jeżeli zostawisz lajka, to jesteś miłym człowiekiem. Muszę przestać wyzywać tych, co nie dają lajków i szanować tych, co dają lajki. Wtedy może pożyję troszeczkę dłużej na YouTubie. Ale ci, co nie zostawiają lajków, to dobrze wiedzą, że są cymbałami najgorszymi, no i... O tym, że Hejka Tulenka ma 10 tysięcy subskrypcji więcej niż my, o tym się nie gada, dobra? O tym nawet nie wspominam, bo to siada na mieście. Więc zostaw suba, powiedz mamie, tacie, idź na miasto, mów każdemu, żeby subowali i spróbuj przekonać jak największą ilość osób, żeby mnie zasubowali i w zamian dostaniesz... nic. Ale generalnie jak znacie mnie, to wiecie, że ja lubię wierzyć w głupie rzeczy. Na przykład lubię wierzyć w to, że youtuberzy w Polsce w końcu będą normalni, tak? To jest głupia rzecz, która raczej się nie stanie. Tak samo przez chwilę wierzyłem, że Vibros to jest prawdziwa partia i to nie jest prank i serio im się uda. Ale po tym jak zobaczyłem, co się tam dzieje, to straciłem wszystkie nadzieje. Kampanie społeczne przeciwko hejtowi nie mają sensu. Jak mamy czuć się bezpiecznie i dobrze, skoro Polacy ciągle ze sobą walczą? Ludzie od zawsze mają potrzebę poczucia przynależności. Należy rozmawiać i uświadamiać, a nie piętnować. Nie wiem, po prostu jak to oglądam i widzę te trójkąty, to mi po prostu wygląda taką jedną wielką parodię, bo oni żadnych konkretów nie mówią, mówią tak ogólnie jakieś wielkie słowa i tyle, nic jakoś mega wyjątkowego. I wiecie, ja w to chciałem wierzyć, nawet to jest mega przekonujące, nawet sobie dali mikrofon z TVN24 i parę wywiadów zrobili, co wygląda, no kurde, no przecież oni by nie oszukali radia, no nie ma szans przecież. No, a jednak to jest bardzo możliwe. W Ameryce i w Anglii na przykład jest mega dużo youtuberów, którzy właśnie na taką wielką skalę robią takie pranki. I jest taka możliwość, że to jest na taką wielką właśnie skalę prank. Tylko że w Polsce takie na wielką skalę pranki się nie przyjmują. Na przykład takiego Marcina Dubiela, który udawał, że jest w Los Angeles, coś tego typu. Totalnie się na nim odbiło i... Możliwe, że tak samo będzie tutaj, chyba że serio nie prankują, to po prostu bardzo słabo im wychodzi bycie poważnym. Ale o tym za chwilę pogadamy. Skończmy z kategoryzowaniem ludzi i ciągłymi podziałami. Też takie typowe, no wszyscy bądźmy tacy sami, jesteśmy jednością, ble, 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 nic wyjątkowego. Hejterzy to nie mityczna część społeczeństwa, bo hejterem może być każdy z nas. Chłopcu poważnie gada o hejterach, naprawdę. Jak ja mam ich brać na poważnie, jak oni w kampanii, nie wiem jak to się nazywa, chyba w spocie, spot, dokładnie. Wy swoim spocie gadają o kuźwa hejterach, no chyba tylko dzieci by się na to nabrały. Jeśli jako państwo mamy rosnąć w siłę, musimy zacząć troszczyć się o wspólne dobro. Nie pozwólmy, aby sport nas podzielił. Dlatego zbudujmy fundamenty jedności i braterstwa. Niektórzy politycy chcą budować mury. My będziemy je burzyć. Jaki polityk chciał budować mury? Donald Trump? No i tyle. To jest takie naprawdę lanie wody dosłowne. Hejt będzie istnieć zawsze, dlatego zamiast z nim walczyć, nauczmy dzieci dystansu do negatywnych komentarzy. Okej, jednak, dobra, okej. Tak. Ja jestem za nimi w 100%. Oni jakby byli politykami, to by mi przynajmniej nie usunęli tego kanału, więc ja ich popieram w 100%. Generalnie bardzo dobre nastawienie i psychokapel powinno się od nich uczyć. Uważamy, że pierwszym krokiem do zjednoczenia polskiego narodu jest zniesienie płotów. Znów lanie wody, no bo dobra, zniesienie płotów, no ale jakie są płoty, no co wy macie zamiar zrobić, żeby tych płotów nie było? Ja na przykład jakbym startował na polityka, to bym mówił dosłownie to samo, jeszcze lał wodę, że nie wiem, dzięki mnie Polska będzie więcej zarabiać, no ale jak będzie więcej zarabiać, kumasz? Stwórzmy wspólne sektory dla kibiców,
i wybierzmy raz w tygodniu drużynę, której będzie kibicować cała Polska. Że co? Wprowadźmy do szkół obronę przed hejtem. Wprowadźmy do szkół obronę przed hejtem, a dopiero co mówili, że trzeba ludzi uczyć dystansu. Co? Nie będziemy walczyć z hejtem, tylko będziemy uczyć ludzi dystansu, a teraz mówią, że brońmy się przed hejtem. Co? Wprowadźmy ulgi podatkowe dla nieruchomości bez ogrodzeń. Ale ogrodzenia są fajne wokół domu, żeby, nie wiem, ktoś ci nie wchodził na teren, żebyś miał trochę prywatności. No, generalnie dużo jest jakby czynników, dlaczego ogrodzenie jest fajne. Nie kumam tego. Albo jestem za głupi, albo to jest za głupie. Nie walczmy ze sobą. Kibicujmy sobie nawzajem. Jak pokazała nam historia, nie każda miłość potrafi przetrwać próbę czasu. I tutaj w tym momencie właśnie straciłem jakąkolwiek wiarę w to, że to nie jest fake i to nie jest prank. A jeżeli to nie jest prank, to tragicznie im wychodzi bycie politykami. Dodali do swojej partii gościa, który ma swoją twarz w dziwny sposób wytatuowany na plecach. Każda miłość potrafi przetrwać próbę czasu. Państwo promuje to piękne uczucie, zapominając jednak o tym, że przyjaźń jest równie istotna. I jeszcze mikser gadający o tym, że nie każda miłość jest taka piękna i się ludzie rozłączają i przyjaźń jest lepsza niż miłość, czy coś tylko... To jest za bardzo memiczne, żeby to było na serio. Ja już sobie wyobrażam vibrosów, którzy sobie myślą, haha, już ich tyle nabraliśmy, to spróbujmy zrobić coś totalnie absurdalnego i zobaczymy, czy ci debile w to uwierzą. No i chyba większość ludzi dalej wierzy w to, że to jest prawdziwa partia. Dziś przyjaciele nie są w stanie cementować swojej więzi i przenosić jej na wyższy poziom. Przyjaciele chcą na wyższy poziom swoją przyjaźń dawać? Jaka może być wyższy? Co mają się kurde hajtać przyjaciele, żeby być zawsze na razem? Nie kumam tego, nie rozumiem nawet co oni myśleli dając to. A to na pewno był jakiś skrypt przygotowany, no to nie ma w ogóle sensu. Nie pozwólmy na to, aby małżeństwo stało się ważniejsze niż przyjaźń. Małżeństwo, żeby się nie stało ważniejsze niż przyjaźń? Co kuźwa do jasna? Tej ciastej, to jest dosłownie skierowane dla dzieciaków. Tak samo jak na początku była ta reforma edukacyjna, wiecie, dzieci sobie myślały, wow, oni zmienią szkołę, szkoła jest do dupy, tak, zmieńcie szkołę. I takim sposobem wiele dzieciaków nabrali, ale no tym to już kuźwa, no nie wierzę, że ktokolwiek powyżej 2 IQ dalej w to wierzy. Powiedzmy temu stop i wprowadźmy związki kumpelskie. Związki kumpelskie i oni robią sobie trójkąty, żeby ich brać na poważnie i nagle pokazują nowego członka ich partii i mikser mówi o związkach kumpelskich. No ja... Puśćmy internet do Sejmu. Jeszcze chłop wąsa zapuścił, żeby wyglądać poważniej, a gada o związkach kumpelskich, żeby przyjaźń na kolejny poziom dawać. I teraz masa ludzi będzie pisać jak ostatnio, Zebo, daj im szansę, przez ludzi takich jak ty oni nie mają szansy. Po pierwsze mają 3 lata, tak? Jeżeli to jest na poważnie, to raczej tego pranku powyżej roku by nie robili, tak? No, bo bądźmy realistami, powyżej miesiąca by tego nie robili. I mieli swoją szansę, w sensie w moich oczach i nawet im kurde uwierzyłem jak debil. A oni dali miksera do partii politycznej swojej, no dobra. To znaczy wiecie, pół biedy jakby mikser coś mądrego powiedział, ale ten se dał... trójkącik łapy, tak jak wszyscy tam robią, dosłownie to jest totalnie nieautentyczne. I gada o związkach przyjacielskich, no nie, dobra, dalej. I jak dalej nie rozumiecie, dlaczego ja sądzę, że to wszystko to jest prank, to wam pokażę parę innych powodów, dlaczego ja tak sądzę. Dzisiaj odebranie 500+ Polakom byłoby tak naprawdę politycznym samobójstwem i strzelaniem sobie... Stary niedźwiedź mocno śpi. Widać, że liderem tej całej akcji jest ten gościu na środku. Po prawej gościu cały czas tak, 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 a po lewej to dosłownie zasypia. Zbyt profesjonalnie to nie wygląda. Jeżeli serio chcą, żeby ludzie ich brali na poważnie, to przydałoby się na ich filmach, nie zasypiać? Gdzieś taka zapomoga socjalna nie będzie im potrzebna na przestrzeni kolejnych kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Moim zdaniem 500+ jest tylko lekiem doraźnym, takim plastrem. A Polska potrzebuje prawdziwego chirurga. Okej, okay, macie plany, okej, okay. 500+, jak wy będziecie, to nie będzie nawet potrzebne, ale jak? Ten hitman po lewej wstał, powiedział coś, co pewnie mu planowali dosłownie, żeby powiedział. Widać, że ten na środku jest najbardziej tutaj zaangażowany, a ci po bokach po prostu sobie tak siedzą i w sumie nie wiedzą, w co się wplątali. Czemu tak składacie ręce przy każdej okazji? Zapewne chodzi o tą piramidkę. Jeżeli w jakimkolwiek stopniu dokształcilibyście się w sztuce politycznej, w mowie ciała,
oraz w tym, jak powinno się wypowiadać, dowiedzielibyście się, że piramidki potrafią spowodować, że jesteście bardziej wiarygodni w oczach odbiorców. My potrzebujemy takiego zabiegu, żeby oddzielić się po prostu grubą kreską od tej naszej poprzedniej działalności, jak jeszcze kiedyś byliśmy youtuberami, żeby ludzie zrozumieli, że już tymi youtuberami po prostu nie jesteśmy. Po pierwsze, jak zaczęli gadać o tych piramidkach, to ten łysy tam po lewej, ten hitman, zaczął te ręce tak z automatu robić. Ja jestem przekonany, że to jest robot po prostu i ten w środku nimi steruje, tak? Mówi trójkąt, to automatycznie trójkąt. Ale wiecie co, te trójkąty, okej, może by wam pomogły, jeżeli byście tego kuźwa co chwilę nie robili. Jakbyście mówili o czymś, co dla was ma znaczenie, to wtedy dajecie trójkąt, albo przy zdjęciach, ale jak wy wyglądacie tak, no... Trzy trójkąty koło siebie, jeszcze mikser przychodzi i też daje trójkąt. To jest zbyt memiczne, żeby było prawdą. Te piramidki to jest dla nas taki symbol. To nie jest tak, że my będziemy całą naszą karierę polityczną wszędzie chodzili z takimi piramidkami, ale... Ale tak to wygląda. Gdzieś na tym początkowym etapie tak się zachowywać musimy, żeby ludzie zrozumieli, że my już youtuberami po prostu nie jesteśmy. Tak, wydaje mi się, że wpychanie w ludziom twarz te wasze piramidki i wyglądacie jak trzy cymbałki, jak macie te piramidki, a nie jak politycy. Po prostu no, to wygląda jak jedna wielka parodia, tak? Więc wątpię, że to wam pomoże. Tym bardziej, że wy mówiliście, że chcecie być autentyczni, nie chcecie być sztuczni jak inni politycy, a robicie dosłownie to samo, jak nie dosłownie gorzej się zachowujecie niż politycy. Jeszcze bardziej sztucznie, używając te piramidki i zmieniając to, jacy w ogóle jesteście. Słuchajcie, nie tylko my politycy mamy ustawione jakieś znaki, a na przykład raperzy też robią różne symbole, gesty, rękoma, palcami, które tam mają przekazać lub nie jakieś informacje do odbiorcy. Okej, okay, gościu porównuje politykę do raperów i w tym momencie też sobie pomyślałem, nie, dobra, idę stąd i teraz też sobie tak pomyślałem i też tak dalej myślę, że to jest jeden wielki mem i parodia. Przyznacie mi rację za miesiąc, tak samo jak przyznacie mi rację, jak przyjdą wam ciuchy z Zebranka, że to jest najlepszy drop, jaki kiedykolwiek był i jakościowo te ciuchy są przepiękne i ogólnie są przepięknie, nawet kurde wyglądowo jestem zakochany w tym. Kupujcie boksy, czyli albo koszulkę, albo bluzę. Oczywiście też inne rzeczy macie, jak bardzo jakościowe też case'y, bo zmieniliśmy producenta case'ów i jest o wiele lepsze. No naprawdę, kurde, jestem dumny z tego dropu. Wbijajcie na Zebranka. Nawet jeżeli nie macie zamiaru coś kupić, to wbijcie, może akurat wam się coś spodoba i może akurat przekonacie swojego partnera lub mamę lub tatę, żeby wam pomógł to zakupić. Nie wiem, będziecie zmywać naczynia przez miesiąc w zamian za Zebranka i to się bardzo opłaca. Bardzo wam polecam. Ja się z wami żegnam. Widzę, jakbyście mogli zostawić lajka, to bardzo bym to docenił i subskrypcję, bo chciałbym przegonić Hejkę tu Lękę i w momencie, gdy przegonię Hejkę tu Lękę, też zakładam partię polityczną lub nie, dołączę do Masno. Fory, ciuchy, dupy, flex, już nie myślę o problemach, cała noc jest nasza. Fory, ciuchy, dupy.